Siemaneczko, dzisiaj witam z kolejnym unboxing, bo dzisiaj będzie unboxing gry Far Cry 5 edycji Ojca. Gra wyszła jakoś miesiąc temu. Edycję kupił mi mój tata, który aktualnie przejął, akurat drugą w nocy, kiedy to nagrywam. Więc jest to wersja na PS4, powiem wam, chciałem na komputer, ale nigdzie nie mogłem znaleźć na wersji na komputer, a właśnie w pierwszy dzień, jak tylko gra wyszła, prosiłem tata, żeby mi zamówił i nigdzie nie mogłem znaleźć wersji na komputer, więc kupiłem sobie na Playkę 4 po prostu. I tak, ludzie, więc pudełko jest całkiem duże i całkiem ciężkie. Z przodu wygląda tak, a z przodu mamy oczywiście ojca, z prawej strony mamy, to jest chyba ta jego cała rodzina, którą trzeba zabić. To jest tutaj ta kobieta, nie wiem kim są dokładnie ci antagoniści wszyscy. Tutaj ten jeden typek, który zawsze w każdym trailerze był. I z tyłu opis, co mamy, czyli figurka, mapa, soundtrack, steelbook i wszystkie DLC. I tak więc sobie otwórzmy to. Tutaj są zawsze takie naklejki, które dzięki... Wolę, jak takie naklejki dają na edycje kolekcjonerskie do zamykania, bo one nie zostawiają po sobie śladu i łatwo schodzą. Więc... Czekaj. Łysy. Dołu jeszcze otworzę. I po prostu inaczej to zdejmę. Odklejone. I... odklejone. Tak, więc zdejmujemy to. I tutaj mamy te same arty. Tylko że z tyłu mamy jeszcze jeden nowy art kolejnego typcia. I tak więc edycję otwieramy w taki sposób. O Jezus. Nice. Postawiam sobie to tutaj na bok. I tak więc edycja tak się przedstawia. Pierwsza rzecz, która od razu jest tutaj z przodu, jest to figurka ojca, do której przyjdziemy dopiero na sam koniec. Sprawdźmy wszystko, co jest z tyłu, więc dostajemy normalną wersję w pudełku Far Cry'a 5. Do tego dostajemy steelbooka, który wygląda w taki sposób z przodu. Z boku oczywiście logo Far Cry 5. Tak, z tyłu to jest logo tej całej sekty. W środku mamy taki nawet ładny arcik. I przez okno mi tutaj strzelają, więc jak filmik trafi na YouTube'a, może być to mój ostatni film. Co do tego dostajemy oczywiście ekskluzywne rzeczy, które tylko na PlayStation 4 są do tej gry. Co właśnie mi się najbardziej podoba w grach, które wychodzą też na Playkę, często Playka daje proste ekskluzywne rzeczy, nie, na przykład Xbox One takiego czegoś nie robi. A PlayStation 4 robi, że dużo gier, które właśnie wychodzą, najczęściej gry od Ubisoftu. Wszystkie gry od Ubisoftu, które wychodzą na PS4, mają jakiś ekskluzywny content tylko dla PlayStation 4. Na przykład Xbox One nie dostaje takich rzeczy i tylko PS4 dostaje. To mi się bardzo podoba. Pamiętam, Watch Dogs 1 miał takie ekskluzywne rzeczy. Watch Dogs 2. Co jeszcze? The Division miało. Po prostu dużo gier. W środku mamy... oczywiście płytkę z grą. Do tego tutaj dostajemy... Season Passa się dostaje. Chyba. Nie wiem. Trzeba kupić oczywiście reklama na Season Passa, który... Season Pass pasowałby bardziej do Far Cry'a Blood Dragon. Tutaj też Far Cry Arcade. I tutaj jeszcze opis o innej figurce, o książce, która w ogóle wyszła z Far Cry'a 5. To bardzo fajnie, że nawet książkę zrobili, tak jak z Assassin'em to robili, że książki wychodziły. Potem dostajemy mapę Hope County. Jak taka stara, takie typowe mapy w Ameryce, co się dostaje. O, to jako plakat można tam naprawdę używać. Patrzcie. Z przodu wygląda tak.
bardzo duże. I z tyłu mamy cały Hope County, tak te typowe mapy w Ameryce, wiecie, tej reklamy, gdzie na hamburgera możecie zjechać, takie inne. Bardzo, bardzo fajne. Chyba użyję to nawet jako plakat, bo fajnie wygląda. Kolejna rzecz, którą dostajemy, to oczywiście kody na wszystkie DLC, które wyszły w edycji ojca. Do tego... O! Co dziwne, są tracka dali w wersji po prostu na płytce, a nie kod, który trzeba pobrać, tak jak to teraz tylko robią wszystkie, wiecie, firmy, taka płytka, wszystko normalna, niebieska. Jeszcze coś jest z tyłu. Nie, chyba wszystko, więc przechodzimy do głównej rzeczy, do figurki ojca. Tato, przepraszam, ale twoje figurki nie będę miał w pokoju, tylko drugiego ojca. O, shit, it, it. Więc... Wow! Zajebiste. Więc figurka wygląda w taki sposób, jak widzicie to. Przez to można widzieć, to jest po prostu jak szyba zrobione. Tutaj leży oczywiście amerykańska flaga z logiem tej sekty. Tutaj ojciec, który czyta nam i takie inne. Powiem wam, że jak tę grę zapowiadali i wszystko zajebiście zrobili, z Far Cry 5 Ubisoft zasponsorował taką specjalną akcję, gdzie pojechali gdzieś na wieś, która wygląda tak podobnie jak w Hope County, i po prostu przyjechał aktor, helikopterem przyleciał ten sam aktor, który daje głos i który wygląda tak samo jak ojciec, przyjechał, tym helikopterem przyleciał i właśnie czytał niby tą księgę tej sekty i takie inne. Bardzo fajnie to według mnie zrobili. Figurka bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Co fajnie zrobili tutaj, zamiast, jak wiecie, jak w kościele są kwiaty albo jest, albo coś, tutaj są kwiaty i z każdego kwiatu wychodzi jakaś broń, te M16, AK, shotguny, rewolwery, snajperki, wszystko wychodzą, więc bardzo fajnie to zrobili. Ale tak, ludzie, myślę, że unboxing wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie.